Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj postanowiłam zrobić dla Was vloga na temat mojego domu. Będzie to druga część. Ostatnio pokazywałam różne bibeloty oraz dywany, które zakupiłam oczywiście z drugiej ręki. Dzisiaj odcinek na temat kuchni i rzeczy do kuchni zakupionych w komisjach, second handach, z internetu oraz na różnych pchlich targach. No i żeby Was nie zanudzać dalej, najpierw pokażę Wam kilkuminutowy reportaż właśnie z kuchni, także pokazuję ją ogólnie i jakieś pojedyncze rzeczy, które tam się znajdują. Kochani, pokażę Wam teraz moją kuchnię bardziej szczegółowo. Tutaj jest kredens. Kredens został zakupiony kilka lat temu po renowacji. No i zobaczcie, moja kuchnia jest w takim ogólnie stylu bardziej rustykalnym. Nie dlatego, że nie lubię nowoczesności. Mam dużo nowoczesnych rzeczy też w domu, ale dół mojego domu jest w stylu takim właśnie bardziej orientalnym. W związku z tym, ponieważ jest to otwarta przestrzeń, no nie pasowałby taki super nowoczesny wystrój do tego, więc zdecydowałam się na styl właśnie taki rustykalny. Troszkę antyków, troszkę jakichś staroci. Do tego nowoczesne sprzęty, oczywiście chromowane. No i właśnie możecie zobaczyć sobie też tutaj szczegóły, bo nie o wszystkich będę mogła opowiedzieć szczegółowo. Pokażę Wam pewne detale, które tutaj się zgrywają w taką jedną całość, stylowo i kolorystycznie. Butelki, które przerabiałam na jednej z lekcji plastyki o abstrakcji. Moje ulubione elementy kolorystyczne, porcelana biało-niebieska. Tutaj możecie zobaczyć dzbanki z Derudy zakupione na pchlim targu. To jest taka słynna włoska manufaktura, ręcznie malowane rzeczy robią. Dosyć, powiem Wam, drogie rzeczy. Tutaj akurat nawet niektóre elementy są, jak widzicie, mają ubytki, co nie znaczy, że są przez to brzydsze, po prostu są to rzeczy stare i są to rzeczy ręcznie malowane, więc nawet jeżeli coś takiego ma miejsce, to nie zmienia to ich urody i funkcji użytkowej, bo tutaj trzymam sztućce, które myję ręcznie, jest trochę takich sztućców. No i szafeczka z pchlego targu na przyprawy, w szufladkach też są przyprawy. No takie różne tak zwane pierdołki. Mój ulubiony dzbanek na herbatę, cukierniczka z krajów arabskich, ale zakupiona na pchlim targu. Bardzo fajny motyw. Zobaczcie, tu są takie lwy jakby z Mosiądzu. Kupiłam ją za 17 zł. Troszeczkę jest zaśniedziała, ale ja nie będę tego czyścić. Czasem mi się zdarza takie rzeczy czyścić, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jakiś stary przedmiot jest pokryty patyną, to go tak zostawiam, przynajmniej w dużym stopniu, ponieważ to ma swój urok i po wyczyszczeniu by wyglądało jak nówka, a przecież nie o to chodzi w starociach, żeby wyglądało jak coś nowego, prawda? Tylko żeby zachowały swój charakter. No i tutaj kolejny motyw, kolejna rzecz z motywem biało-niebieskim, a tym razem jest to polska firma z Bolesławca. Mam kilka takich przedmiotów, dostałam je głównie w prezencie, na przykład na nowy dom. Bardzo fajna forma do zapiekania, do ciast, do zapiekanek, do lasagni. No tutaj pewne rzeczy zakupione w Holandii, na pchlim targu. Jakieś takie śmieszne elementy. To też kupiłam w second handzie. Zestaw pieprzniczka i solniczka na Wielkanoc, ale uważam, że są tak super, że cały czas je używam. No i Włocławek, polska chluba, ręcznie malowana ceramika. A tutaj już takie drobne, o, ręcznie malowany chiński dzbanek na herbatę z mosiężną rączką. Bardzo fajny, praktyczny i poręczny dzbanuszek. No i tutaj mamy elementy holenderskie, też ręcznie malowane, bo to jest porcelana z Delft, nie taka najtańsza jakaś podróba. Tutaj możecie zobaczyć mój ulubiony zegar, również z pchlego targu. Jest to ręcznie rzeźbiony zegar, można to zobaczyć na tych drobnych szczegółach, to nie jest jakieś zrobione
od formy każdy element tego zegara ma troszkę inny kształt, co widać, że robił właśnie artysta, rzemieślnik. I do tej pory świetnie chodzi ten zegar, a ma już przynajmniej 15 lat. Tutaj mam karnisze zakupione z jakiegoś polskiego pałacu, już nie pamiętam nawet jakiego, ale zakupiłam je w Komisie za 300 zł. Mam dwa takie karnisze, drugi jest w salonie. No i tutaj mam też skrzynię malowaną ręcznie w Indiach. To jest po prostu stara walizka przerobiona na skrzynię. Trzymam w niej, tadam, rzeczy plastikowe do recyklingu. Później co jakiś czas je wsadzam do worka i wynoszę. No i kosze, które również zakupiłam w second handzie. Bardzo fajny kosz. Myślę, że to jest kosz afrykański, ale nie jestem do końca pewna. Z skórzaną rączką. Trzymam tutaj siatki na zakupy. Oczywiście siatki wielokrotnego użytku. No i porcelana ręcznie malowana z różnych krajów. Ta jest bodajże hiszpańska. Tutaj mamy... Nie, przepraszam, ten talerz jest hiszpański, możecie zobaczyć, to jest wszystko ceramika ręcznie malowana. Takie najbardziej wartościowe rzeczy są zazwyczaj podpisane, możecie to zobaczyć tutaj. Artysta, który wykonał ten talerz, podpisał się, nawet umieścił na nim datę wytworzenia. I takie rzeczy warto kupować, bo to są rzeczy robione ręcznie przez właśnie rzemieślników, artystów. I one nigdy nie tracą na wartości i zawsze będą to unikaty. Bardzo piękne motywy, takie zaczerpnięte ze sztuki ludowej, nawet podobne, zauważcie, do naszych. Tutaj jest coś, co bardzo lubię, mianowicie patera, którą kupiłam za 15 zł w second handzie. I to jest też patera włoska, prawdopodobnie z Derudy. Można ją myć w zmywarce, ale nie robię tego, ponieważ jest bardzo duża, może tego nie widać, ale to jest naprawdę duże. Zobaczcie, tu jest moja dłoń. Nie wiem, czy to się da zauważyć, ale naprawdę no to jest... Dosyć sporo. Zobaczcie, to jest kredens i ta patera zajmuje całą wnękę kredensu w zasadzie. O, jak się ją tak bokiem postawi. Jest bardzo, bardzo duża rzeczywiście. Tutaj są talerzyki z Delft, porcelana z Delft, ręcznie malowana. Również mają podpisy z tyłu. Po tym można poznać, że to są rzeczy wartościowe. Nawet jest podpis wytwórcy, który to malował. Takie talerzyki, może się wydawać, że to jest coś małego, co można zakupić na przykład w Pepco, ale kochani, taki talerzyk potrafi kosztować powyżej 30 euro na Pchlim Targu, więc no oczywiście trzeba się troszkę znać, żeby odróżnić te tanie podróbki od rzeczywiście ręcznie malowanych rzeczy. Ręcznie malowane zazwyczaj nie są tak aż doskonałe, są przepięknie zrobione, ale mają cechy indywidualne po prostu. Moje ulubione serwisy. No i w zasadzie, kochani, jeszcze tutaj dzbanek miedziany, w którym trzymam wodę. Stary dzbanek, to jest antyk. Właściwie staroć, nie antyk, bo antyk to jest troszkę wielkie słowo na takie rzeczy. Stara rzecz. I nie jest dziurawy ani nic, więc po prostu trzymam w nim wodę. A woda trzymana w miedzianych naczyniach ma właściwości prozdrowotne, więc jak najbardziej super rzecz. Możecie zobaczyć, to jest wszystko ręcznie wytwarzane. Nawet ma takie trochę niedoskonałości właśnie wynikające z procesu produkcji. Czasem poleruję ten dzbanek, ale ogólnie lubię, żeby on wyglądał troszkę jak stary właśnie. No i właściwie to by było na tyle. Na koniec jeszcze lampa, również zakupiona tym razem z internetu, ale to jest starość. Jak najbardziej jest to rzecz stara. Nie wiem, ile ma lat ta lampa. Jest zrobiona z mosiądzu. Trochę tu wygląda jak miedź, ale to przez światło. To jest mosiądz i lampa oczywiście jest przerobiona z jakiejś prawdopodobnie naftowej, w elektryczną, ale jest świetna i idealnie pasuje mi szczególnie kolor klosza, jeszcze taki z efektem ombr. Zakochałam się po prostu w tej lampie, jak ją znalazłam. I później dostałam ją na imieniny bodajże. Jest naprawdę prześliczna. Mam nadzieję, że reportaż się Wam podobał. Teraz pokażę Wam kilka pojedynczych przedmiotów, o których coś opowiem, bo to są rzeczy, z których jestem najbardziej zadowolona, które najbardziej lubię, albo które są po prostu najbardziej dla mnie cenne. Na początek pokażę Wam moje filiżanki. Są to filiżanki zakupione na Pchlim Targu w Holandii. Chińskie, ręcznie malowane filiżanki i jest to prawdziwa, bardzo szlachetna porcelana. Możecie to zobaczyć po tym, że przedmioty z takiej szlachetnej porcelany są przezroczyste. Praktycznie jest to tak cienka porcelana, że możecie przez nią
coś widzieć. Zobaczcie, tutaj na niektórych zdjęciach widać od środka i że po prostu światło przez nią przechodzi. Jest to znak, że jest to prawdziwa porcelana. Najczęściej te rzeczy są ręcznie malowane i pamiętajmy, że przede wszystkim nie tak jak dzisiaj, że podróby są robione w Chinach, tylko właśnie oryginalnie to my ściągaliśmy z Chin, ponieważ przedmioty z Chin, czy jedwabie, czy porcelana, były pierwotnie tak drogie, prowadzone z Chin na przykład w XVII wieku, że Europejczycy właśnie kopiowali i w zasadzie wiele rzeczy, które dzisiaj uznawane jest za chlubę europejskich krajów, tak naprawdę są skopiowane z Chin pierwotnie. Słynne manufaktury porcelany, tak jak Miśnieńska, czerpały z Chin, ponieważ te rzeczy po prostu były za drogie w oryginale sprowadzone z Chin, żeby każdy mógł sobie na nie pozwolić. Barwnik kobaltowy był najbardziej poszukiwany i był tym oryginalnym barwnikiem z Chin, na który nawet niektóre drogie fabryki nie mogły sobie pozwolić i robiły po prostu podróby tych farb. Natomiast dzisiaj właśnie najbardziej poszukiwane są te prawdziwym kobaltem malowane. Są bardzo śliczne i naprawdę korzystam z nich na co dzień, ponieważ ja uważam, że trzeba korzystać z pięknych rzeczy, które się ma, a nie zostawać jej na nie wiadomo jaką okazję i być może nigdy ich wtedy nie użyjemy. Teraz pokażę Wam śliczny komplet, który kupiłam w Polsce na Pchlim Targu w Krakowie i naprawdę kosztował 30 zł w całości. Są to dwa piękne, ręcznie malowane dzbanki. Wydaje mi się, że to są XIX-wieczne dzbanki, a może nawet jeszcze starsze. Wydaje mi się tak dlatego, że one mają taki specyficzny kształt, właśnie stary i proporcje. Przepiękna pokrywka, niestety spadła mi się, rozbiła, musiałam ją skleić, ale nie zmienia to faktu, że jest to jedyna pokrywka w tym komplecie i ją cały czas używam po sklejeniu. No i zobaczcie, no naprawdę te motywy są bardzo, bardzo ładne i pasują świetnie do mojego stylu. Jeden z tych elementów jest używany w łazience jako pojemnik na szczoteczki do zębów. Idźmy dalej. I teraz popatrzcie, tutaj mam dzbanek z manufaktury w Bawarii, to są takie bardzo znane wyroby, te rzeczy zawsze są w cenie. Zobaczcie, tutaj też malowana prawdziwym kobaltem, jak widać na pieczątce, rzecz. Ja używam ten dzbanek czasem na soki, nawet na wodę, czasem na herbatę. Wydaje mi się, że to jest taki typowy wzór miśnieńskiej porcelany, ale dużo wzorów europejskich w ogóle używa tego takiego cebulowego, tak zwanego wzoru. Następna rzecz, takie filiżaneczki, które bardzo często używam do kawy, to są bardziej kubki na nóżce i to nie jest już jakieś ręcznie malowane czy coś, ale bardzo mi się podobają i mam cały komplet kupiony oczywiście na Pchlim Targu za jakieś niewielkie pieniądze przez moją mamę. Bardzo lubię ten komplet i bardzo często to używam. Świetnie się z tego pije, naprawdę. I następna rzecz to jedne z moich ulubionych przedmiotów kuchennych, dzbanuszki. Dzbanuszki oczywiście używam zazwyczaj, jak mam jakichś gości. Pierwsza rzecz to dzbanuszek w chińskim stylu, aczkolwiek wytworzony w Wielkiej Brytanii, ale jest to prawdziwa porcelana również, robiona na sposób chiński. Przepiękne, ręcznie malowane motywy, bardzo te kolory do mnie przemawiają. Następnie zobaczcie kolejny dzbanuszek i wydaje mi się, że to jest oryginał. Już nie pamiętam, ale chyba 20 parę złotych za niego zapłaciłam. Właściwie nie była to taka typowa desa, tylko taki komis, coś w tym rodzaju z używanymi rzeczami. W desie pewnie bym dużo więcej za to zapłaciła. Ten dzbanuszek jest bardzo, bardzo delikatny i cienki. Naprawdę to jest tak cienka porcelana, że trzęsę się jak go używam, ale jest przepiękny. Nie jest podpisany, dlatego nie mam pewności, czy to jest prawdziwa miśnia, czy to jest tylko taki w stylu, ale po kształcie i po materiale, po rodzaju malunku i po delikatności tych malunków wydaje mi się, że to jest oryginalna właśnie miśnieńska porcelana. To są wartościowe rzeczy. Jest to dla mnie taki mały skarb, powiedziałabym. Dlaczego tak lubię te niebieskie rzeczy? No właśnie jest to dla mnie takie wspomnienie, bo mieszkałam kiedyś w Holandii i przez jakiś czas zakochałam się w tych niebieskich rzeczach. Między innymi w tej porcelanie tak zwanej Delft Blau, czyli w Delft, w tej miejscowości istniały najsłynniejsze takie fabryki, manufaktury błękitnej porcelany wzorowanej na chińskiej właśnie i artyści, rzemieślnicy malowali tam te rzeczy od wieków ręcznie i one do tej pory są w dosyć wysokich cenach. Wszystkie te rzeczy biało-niebieskie, ręcznie malowane kolekcjonuję, bo uważam, że ma to niesamowity urok i to połączenie kolorystyczne jest zarówno, można powiedzieć, antyczne, jak i bardzo nowoczesne. Takie na białym tle wzory niebieskie. Wydaje mi się, że to do każdego wnętrza pasuje i do starego, i do nowoczesnego. I w zasadzie do wszystkiego można to dobrać tak naprawdę. Targi staroci czy lumpeksy są jedynymi miejscami, gdzie tak naprawdę możemy takie rzeczy kupić. W związku z tym chodźcie i szukajcie fajnych rzeczy. Oczywiście to mogą być inne rzeczy, które się Wam podobają. Ja lubię też współczesne wzornictwo
I czasem kupuję takie rzeczy, jeśli są wyjątkowe albo mają bardzo piękny wzór i kształt. Ale myślę, że jeszcze zrobię jeden odcinek o właśnie takich nowoczesnych rzeczach, które mam w domu, a które zakupiłam w second handach, bo część mojego domu też ma taki nowoczesny wystrój, chociaż pewnie tego tutaj nie widać. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień w następnym vlogu. Dziękuję za wszystkie polubienia, dziękuję za subskrypcję. Bardzo proszę, subskrybujcie, jeśli oglądacie. Myślę, że będzie dużo jeszcze ciekawych odcinków na różne tematy, ale tematy będą związane z ekologicznym podejściem do życia i na pewno modą ekologiczną. Myślę, że będą to już trendy letnie, także oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i naciśnijcie przycisk powiadomień. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, pozdrawiam też wszystkich Volkan. The circumstances are not normal. Pozdrawiam tym razem też wyjątkowo moją klasę z liceum, z którą niedługo mamy rocznicę zdania matury i z tego tytułu robimy sobie fajne spotkanie. Mam nadzieję, że będzie super. Kochani, całuję Was i do zobaczenia już w sobotę. Cześć! Dobra. Właściwie jest to dzbanuszek w Właściwie pozdrawiam, oczywiście, pozdrawiam wszystkich. Oczywiście pozdrawiam też wszystkich Volkan. No, nigdy się tego nie nauczę.